Siemanko, z tej strony MJack i dzisiaj zagramy sobie Freddy Fazbear's Pizzeria Simulator. Możecie mnie skrzyczeć, bo troszkę tej gry nie było. 2 miesiące prawie! Ale mówiłem, że do niej wrócę i wróciłem. Kurde, przeszkadza mi tutaj to. Get the fuck out. O, dobra. Nie chcę w to grać. Dobra, jedziemy z tym. Ja chcę przejść wszystkie noce najpierw. Wszystkie noce. Dopiero się bawić w zakończenia. Equipment. Printer. Okej. Okay. Jest tam. Nie, nie, nie. Proszę. Wiem, jak zwykle się mało odzywam, ale takiego. Ja tu muszę się nasłuchiwać bardzo tych pyknięć. Bo jak mi wytupi na rej, to nawet nie będę wiedział kiedy. No, no, no. Gdzie on jest? Halo? A, tu jest. Przeszedł tam, okej. Słyszałem pyknięcie. Przepraszam, wiem, nie odzywam się. Wiem, jestem najgorszy. Możecie mnie skrzyczeć. Naprawdę. Możecie mnie skrzyczeć, ja się nie odzywam, wiem. Jest, popełniam bardzo Ty homie, nie, tu. Wiem, ja popełniam bardzo duży błąd w sumie podczas nagrywania, że ja się w ogóle nie odzywam, ale... Ale to jest stres. To jest mocniejsze ode mnie. Zacząłem gadać, przegrałem. To wszystko wasza wina. Zacząłem gadać i zginąłem. Mówiłem, to jest zły pomysł. Ja to mówiłem. Kurde no. Chamie. Ja cię przejdę dzisiejszej nocy. Kurde no! Mówiłem od samego początku. To jest zły pomysł, że ja się odzywam na odcinku. Nie, to po co się mi posłuchać? Odzywaj się, gadaj. Ja. Co? Synek, nie pozwalasz sobie na za dużo? Hello? Zdechnę, prawda? No.
ewidentnie zabawa w berka, no. Halo? Halo? Proszę podejść tu, gdzie ci każę. Dobra, idziemy. Jedno pytnięcie. Gdzie on jest? Tu jest. Pyknięcie jedno. No, 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 no. Gdzie ty jesteś? Freddy. Powiedz mi, że on sobie stąd poszedł. Please. Please. Poszedł sobie. Dobra. Dobra, dobra, dobra. Dawaj, dawaj, dawaj. Tutaj. Proszę. Please. Halo. Fuck. Kurde no, daj mi przejść tą noc. Scott stworzył zbyt ciężką grę dla mnie. Halo. No, 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 dawaj. To jest męcząca gra, ona mi się nie podoba. Halo? Oh, fuck. Oh, fuck. Proszę, tu przejdź. Przejdź tu. Zrób to dla mnie. Freddy, proszę.
Zrób to dla mnie. Gdzie jesteś, Freddy? Freddy? Ja nie umiem w to grać. Nie umiem w to grać. Ja po prostu nie umiem w to grać. Freddy. Jest. Poszedł tam, mamy chwilę. Zróbmy te krótsze. Przeszedł raz. Oh fuck. Dwa razy przeszedł. Tu jest. Jest. Po cichutku, bez wentylacji na razie. No, 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 dawaj, dawaj, dawaj. Gdzie jesteś, Freddy? Może nam się uda? Chociaż nie chcę zapeszać. Przeszedł raz. Nie mogę sobie pozwolić na za dużo. Proszę, Freddy, odpuść mi. Odpuść mi. Ja chcę tu przejść. Ja chcę przejść tą noc. Tylko tą noc, proszę. Tylko tą noc. Pliska. Just tyle dla mnie zrób. Tylko tyle. Nie wymagam więcej. Naprawdę nie wymagam więcej, proszę. Odpuść mi. Odpuść mi. Gdzie jesteś, Freddy? Jesteś tu. Jest! 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 Ja się przy żadnym FNAF-ie jeszcze tak nie stresowałem. Przeszedłem całą jedynkę i przechodziłem dwójkę. Ale mam ciary. O nie! No with salvage. Control, tak? Control. Ogarniam. Nie lubię tych dźwięków, bardzo ich nie lubię. Nie ruszę się.
Nie, nie będziesz się tak na mnie patrzeć. Mogę 3 razy użyć, więc użyłem na razie raz. Jest spokojnie. Hamie! Nie, 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 nie. Ja nie będę ryzykować z tobą. Ty jesteś zbyt narwany, tak samo jak Lefty. On i Lefty są strasznie narwani. Ja nie chcę dostać... No nie. Zostaw mnie. Nie patrzcie tak na mnie. Proszę nie. To jest cały petyk, proszę nie. Tyle stresu się najadłem. Tyle stresu się najadłem. Czy było warto? To jest pierwszy FNAF, przy których jumpscare'ach naprawdę wychodzę z siebie. FNAF 1 taki nie był przy jumpscare'ach. FNAF 2 taki nie jest. FNAF 3 to najgorsze jumpscare według mnie ever. Nie wiem jeszcze jak będzie z FNAF-em 4 i z ZSL-em, ale... Ta gra jest straszna! Wygląda tak słodko, a jest taka straszna! Ludzie święci! I ja żeż bywa z grą wszystkich, ja nie chcę w to grać. Ja mam taką ała, jak mi wszystko boli. Tu. Pogramy sobie jeszcze w kaczuszki, pozbieramy troszkę kasy. Bo czemu nie? Przyda się. Oh fucking hell! Ale za drugim razem nam się udało, to nie jest tak źle w sumie. Ale jaki on uparty był! Jakie te animatroniki są uparte! To jest chore! To jest very chore! Ja nie wiem jakie będę się sobie radził z większą ilością tych animatroników. Serious i nie wiem. Jak Boga kocham, nie wiem. Naprawdę, nie wiem jak ja sobie poradzę z resztą tych animatroników, bo... ciężko było mi przejść noc z jednym. Straciłem teraz jeszcze salvage, czyli cały... 1001 patyk. Który mogłem przeznaczyć na jakieś wydatki zabezpieczające mnie troszkę. I co? I kurde, pan Springtrap postanowił na mnie wyskoczyć w ostatniej chwili. No tak. Oczywiście. 3500. Tak. Mrs. Springtrap is a such good friend. Becz. Nienawidzę gnoja. Nadal mam nie jest mi lekko na sercu. Czuję zawał. Boże święty, jaka ta gra jest straszna.
Jezus Maria! Za każdym razem, jak sobie przypomnę, że straciłem cały 1000 w ostatniej sekundzie, kiedy się zawahałem, bo tak sobie pomyślałem, a może go kopnę tym klonem? Takie, dobra, nie. I tak na mnie nie wyskoczy. Wyskoczył! Surprise! Super! Świetnie! Jestem spełniony dzięki temu. Znaczy, ja. On jest spełniony. Świetnie. Super. Świetnie. Jestem przeszczęśliwy z tego. Wygrałem wszystkie tokeny. Znaczy wygrałem, zużyłem. Health and safety, ja muszę sobie kupić jak najwięcej. Nie, ja to pamiętam. Chociaż nie, bo tam tylko 500 mi jest potrzeba. To mogę sobie pokupować jakieś rzeczy. Kupmy sobie coś. Na przykład tą scenę sobie kupmy. Unavailable. Health and safety, jak to lala. Pięknie. Mi się podoba. Mamy akurat na 2 animatroniki. Pod tym kątem wydaje się, jakby się ruszał cały ten wiatrak, w sensie z tą ramą, a tak to nie. Pijany jakiś jestem. Co ja brałem przed odcinkiem? Nie wiem. Dobra. Wiecie co? Poprosiłem Frediaka, żeby mi odpuścił, że to będzie tylko jedna noc. To jest jedna noc. Było ciekawie. Się zastanawiam, czy chcę jeszcze wrócić do tej gry, ale chyba wrócę. Nie oczekujcie ode mnie szybko odcinka, bo... Nie. Ja rozumiem. Ostatni odcinek miał... Ma 1100 wyświetleń, ma 60 łapek w górę, może nawet i ponad, 0 w dół. Ja wiem, że wam się to podoba, ale... Ale mi się to nie podoba. Ja się za bardzo stresuję przy tym. Więc ja będę sobie robił troszkę dłuższe przerwy między FPS-em, ale już nie tak jak teraz było. Tylko faktycznie zrobię, nie wiem. Teraz w te święta postaram się jeszcze zrobić odcinek z FNAF-a 2 z czwartej nocy. Może nam się uda przejść. Jeszcze krótkie informacje. Jutro jest live o 17:00. Jest rozstrzygnięcie konkursu z mojej stronki na Facebooku. MDiaka oczywiście. Będzie rozstrzygnięcie konkursu, więc to nie licz się na to, że to będzie live, wow, będziemy grać coś. Nie, to będzie miał 20 minut może live, żeby tylko po prostu wam pokazać, będę pokazywać wam po kolei karteczki i czytać, kogo mam na karteczkach, żeby nie było, że kogoś oszukuję czy coś, wrzucę je do miski czy czegoś tam, wyjmie jedną, przeczytam, pokażę i tyle będzie. Więc nie liczcie ode mnie na jakiś gameplay czy coś. Live'a takiego mam w planach, ale to później. Możliwe, że w najbliższy weekend. W sensie dzisiaj jest sobota, to za tydzień. I tak jak mówiłem, dzisiaj jest FFPS, czyli jeden weekend. W następny nie liczcie na niego, nawet nie mam mowy. W następny nagram w najlepszym układzie Subnautikę. Tak, Subnautikę mam... Zebrałem troszkę pieniędzy, mogę sobie kupić Subnautikę, więc zaczniemy sobie gameplay z Subnautiką, więc tak jakby za 2, może 3 dni będzie FNAF 2, w następnym tygodniu będzie Subnautika, ewentualnie też FNAF, a FFPS-a to liczcie sobie 2 tygodnie, nawet i 3,
Na pewno nie przedłużę wam tego do miesiąca. Im szybciej mi łapeczki jakieś wbijecie, to może tym szybciej to nagram, bo w sumie nie mam ochoty grać w tą grę. Nagrywam ją tylko ze względu na łapki. Bo to ma dużą oglądalność, widzę, że wam się to podoba, a ja chcę też nagrywać to, co wam się podoba, a nie tylko mi. A że podoba wam się, to jest FNAF. Ultimate Custom Night nadchodzi, no to no nagrywam. No. Co ja robię ze swoim życiem? Po co ja w to gram? To jest takie stresujące, no. Żaden FNAF mnie tak nie stresiał. Dobra, bez zbędnego paplania, bo już się naprawdę nagadałem. Chciałbym wam jeszcze życzyć smacznego jajeczka, wesołych świąt wielkanocnych, o ile można to tak nazwać. Oczywiście spędzonych w gronie rodzinnym. Więc z mojej strony to by było na tyle. Trzymajcie się, do zobaczenia w następnych filmach i cześć!